Z nami kolejny reprezentant Polski w zapasach, Tomek Świerk. Tomek, jak samopoczucie? W porządku. Wszystko przygotowałem do turnieju piłkarskiego w porządku. Także zdrowie dopisuję. No właśnie, wspomniałeś o zdrowiu, a przed chwilą narzekałeś, że jesteś stary. Trochę pierdzielisz głupoty. No wiekowo już 30 lat, także w tym roku 30 lat, także myślę, że to będzie już ostatni rok mój w kadrze, także myślę, że Pytlaszyński będzie ostatni mój start międzynarodowy. Słuchaj, jesteś zawodnikiem z wielkim doświadczeniem, zapasy są mega ogólnorozwojową dyscypliną. Jak byś namówił młodych chłopaków, dziewczyny, tak, że w ogóle młode dzieciaki ze szkół podstawowych do tego, żeby uprawiali tą dyscyplinę? No co, przede wszystkim uważam, że zapasy to jest naprawdę dyscyplina, w której robi się wszystko. Robi się akrobatykę, gra się w różne gry zespołowe, w koszykówkę, w piłkę nożną. Także mówię, no, uważam, że generalnie wszystkie dzieci powinny zaczynać od zapasu, może jeszcze troszeczkę judo, bo ogólnorozwojówka jest najlepsza ze wszystkich dyscyplin. No właśnie, ta ogólnorozwojówka, no nie bez kozery to zostało wprowadzone w Stanach jako program normalnie do szkół, praktycznie we wszystkich Stanach, w szkołach podstawowych mamy zapasy, więc jakby to udowadnia, że to jest dobry kierunek. Nie, no oczywiście, no ja myślę, że no, wiadomo, że tutaj w Polsce nie wiem kiedy to będzie, ale myślę, że to jest na pewno dobry kierunek i mówię, zachęcam tutaj młodzież, żeby trenowała zapasy, bo po prostu nie muszą później po prostu zawodowo uprawiać tej dyscypliny, ale ogólnorozwojówka jest naprawdę na wysokim poziomie. Jak to wygląda u was w klubie? Jest normalnie sekcja młodzieżowa, że może mogą rodzice przyprowadzać dzieci, przyjść i spróbować tego po raz pierwszy, zobaczyć jak to wygląda? Oczywiście, ja myślę, że tam jakieś granice, myślę, że od 7 lat to jest taka tutaj ta dolna granica, gdzie mogą przychodzić wszystkie dzieci i tutaj nie ma problemu, treningi są bezpłatne przede wszystkim, także mówię tutaj żadnego problemu nie ma. Jest wiele szkółek, na przykład we Wrocławiu jest kilka szkółek, także można śmiało przychodzić. A właśnie, jak wygląda sytuacja we Wrocławiu, jeżeli chodzi o wsparcie miasta dla waszej sekcji? Czy to idzie jakoś tam dobrym kierunku? Powiem szczerze, że do końca nie wiem, jak tam wygląda, jeżeli chodzi o te szkółki najmniejsze, ale tych szkółek jest kilka, także to w miarę to się rozwija i gdzieś tam tych dzieci przybywa. Także myślę, no, że gdzieś tam tych szkółek może będzie coraz więcej przybywało i miasto gdzieś tam też się postara o to, żeby po prostu wspierać te zapasy. Niebawem we wrześniu będą Mistrzostwa Świata. Jak generalnie oceniasz szanse naszych klasyków na mistrzostwach? No jest kilka szans. Ja tutaj myślę, wiadomo, no, Damian to jest taki tutaj lider tej drużyny, ale jest kilku zawodników tutaj w 66. W mojej kategorii jest dwóch zawodników, którzy tak naprawdę trzech, którzy nie wiadomo, kto jeszcze z nich będzie startował w Mistrzostwach Świata. Ale tutaj myślę, że Dawid Karaciński jest takim faworytem, który gdzieś tam może walczyć o medal. Jak wygląda wasz dalszy cykl przygotowań do Mistrzostw Świata, bo zostało tylko parę tygodni? No tak, teraz turniej Pytlaszyńskiego. Później przenosimy się do chyba bodajże 12 do Zakopanego. Po Zakopanym jest Władysławowo. I później chyba końcóweczka w Spale i Mistrzostwa Świata.